Cześć! Dziś zajmiemy się przezroczystością obiektów. Przezroczystość, transparentność występuje w momencie, gdy dany materiał, w naszym przypadku będzie to obiekt zbudowany z krzywych, z nadanym jakimś wypełnieniem albo zdjęcie, przepuszcza światło. To znaczy, obiekt nałożony na inny obiekt nie przysłoni go w całości, ale da w mniejszym lub większym stopniu możliwość dostrzeżenia tego, co się za nim znajduje. Ja już wrzuciłem zdjęcie w pole robocze, ale dodam jeszcze kilka obiektów. Niech to będzie prostokąt, okrąg i możemy dodać jakiś tekst. OK. Może nałożymy prostokąt na zdjęcie. Dopasujmy go do rozmiaru zdjęcia. No i nadajmy mu jakieś wypełnienie. Może być czerń. W tej chwili, jak widać, czerń dominuje. Ale wejdźmy w ustawienia przezroczystości. Może jeszcze to odsunę na bok. Powielę sobie to kilka razy. Niech będzie 3 razy. Zaznaczmy pierwszy prostokąt. I przejdźmy, tutaj są ustawienia przezroczystości. Podobnie jak w przypadku cienia. Mamy tutaj po rozwinięciu tego menu różne opcje do wyboru, w tym przezroczystość w tym przypadku akurat jest na ostatniej pozycji. Zaznaczmy. Jak widać, pojawił nam się tutaj taki mały interfejs, w którym możemy właśnie modyfikować parametry tej przezroczystości. W tym momencie jest brak tak jakby tego wzoru, który będziemy tutaj ustawiać. Do wyboru mamy standardowe, jakieś przezroczystości liniowe, radialne, stożkowe, kwadratowe i wiele innych. Polecam sobie to potestować, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Generalnie w każdym z tych przypadków zasada jest podobna. Ja tutaj nadam każdemu temu prostokątowi inną przezroczystość. Pierwszy będzie miał standardową, drugi będzie miał liniową i trzeci będzie miał stożkową radialną. Niech będzie radialna. No i jak widać, już tutaj są zauważalne różnice. Mianowicie ta przezroczystość pierwsza, standardowa, jest nadana po całej powierzchni. Liniowa, jak jej nazwa wskazuje, jest takim gradientem liniowym. No i ostatnia, to wiadomo, okrąg. OK. Wróćmy do tego interfejsu. Jak widać, mamy tutaj jeszcze inne opcje do wyboru. Tryby przezroczystości. Możemy zmienić tutaj na przykład nasycenie poprzez tą przezroczystość, czyli tak jakby zabrać kolory. Możemy wykonać mnożenie. Zobaczmy, czym się różni od normalnej. Wyciąga taką głębię bardziej z tego zdjęcia pod spodem. Kolejna pozycja z suwakiem. I możemy właśnie nadać 100% przezroczystości danemu obiektowi, ale możemy też zabrać tą przezroczystość. Jak widać, no coś tam przenika. Nie jest to tak jakby 100% zabranej przezroczystości, ale możemy ją właśnie w ten sposób wygasić. To jest też w zasadzie zależne od tych trybów, nie? No bo w tym momencie mamy mnożenie wybrane, ale jak wybierzemy normalny, no to w tym momencie całkowicie nam tutaj znika ta przezroczystość. Tak samo jest tutaj. Również możemy sobie tutaj wybierać tryby, dodawać, zwiększać tą przezroczystość, zmniejszać. Podobna zasada, tu jest jeszcze taki suwak, który pozwala nam przesunięcie tak jakby środka tej przezroczystości. Możemy wyjechać przezroczystością tak jakby poza obszar tego obiektu. Możemy wjechać tutaj, aby ten fragment, który znajduje się poza tym czarnym kwadracikiem, on będzie w pełni przezroczysty w 100%, natomiast tutaj koło tego białego on będzie zatracał tą przezroczystość. I jeżeli zrobimy coś takiego, no to w tym momencie za tym będzie czerń, za tym białym kwadracikiem.
Natomiast tutaj będzie przeźroczystość. Podobnie jest właśnie też w tym radialnym nadawaniu przeźroczystości. Też jest suwak, którym możemy sobie manipulować. Tu jedna opcja, która niezbyt dobrze, niezbyt pokaźnie działa, no to właśnie przestawianie tej pozycji i zwiększanie promienia przeźroczystości, ponieważ no nic tutaj się w tym momencie nie dzieje. Ale też jest suwak, którym możemy to regulować. Możemy sobie chwycić tą przeźroczystość i przestawić ją w inne miejsce. W tym momencie środek przeźroczystości jest w tym miejscu i tu jest, można powiedzieć, 100% tej przeźroczystości. Natomiast w tym przypadku i w tym jest możliwość, zaznaczmy to, wchodzimy tutaj w edycję przeźroczystości i możemy w prosty sposób sobie zamienić stronami. Możemy to zrobić poprzez taką podmianę stron. No ale jak widać, tutaj też nie jesteśmy w stanie tak idealnie trafić, chyba żebyśmy robili to właśnie po krawędzi, w miejscu, gdzie są jakieś wierzchołki, względem których możemy się opierać. Wejdźmy w tą edycję i 100% przeźroczystości jest oznaczone właśnie czarnym kolorem, natomiast biel oznacza brak tej przeźroczystości. Jeżeli podmienimy stronami te kolory, to w tym momencie odwrócimy tą przeźroczystość. Powinno się wykonać odbicie lustrzane. Jak widać, działa to w ten sposób. I podobnie jest, gdzie jest środek, tutaj mamy środek. Ustawmy coś takiego. I w tym przypadku jest właśnie podobna zasada. Również możemy to zrobić w ten sposób. I też odwróci nam się stronami. Możemy tutaj manipulować tym suwakiem. Suwakiem nadal. Wejdźmy jeszcze raz w tą opcję. Możemy sobie tutaj pasma zwiększyć. Aczkolwiek to w Corelu akurat bardzo kiepsko działa. Co to są te pasma? To jest ilość tych pojedynczych pasm cienia, tak? Im więcej ich jest, tym ten cień powinien być właśnie, czy ta przeźroczystość, dokładniejsza. I robiąc, powiedzmy, 10, osiągniemy taki efekt. Natomiast dając już 100, będzie to jeszcze lepiej pocieniowane. Zobaczmy, już jest prawie gładkie. Widać tu jeszcze jakieś okręgi pojedyncze. No i ustawmy ten standard 255, no to już jest taki gładki cień. Ale to też nie jest takie idealne, jak się właśnie wydaje. Przeźroczystość możemy też usuwać. Tak, odkliknijmy sobie to. Nie wiem, zaznaczmy sobie ten prostokącik, zaznaczmy nadawanie przeźroczystości. I tu jest taki magiczny przycisk, wyczyść przeźroczystość. Klikamy go, w tym momencie usunęliśmy przeźroczystość. Ok, to działa też w drugą stronę. Tu akurat mamy prostokąt, któremu nadaliśmy przeźroczystość. Przesuńmy go na spód. Możemy też nadać tą przeźroczystość zdjęciu. I podobna zasada, również wybieramy rodzaj przeźroczystości. Możemy ustawić standardową przeźroczystość, liniową, radialną i wiele innych. Podobnie jest z trybem przeźroczystości, aczkolwiek pewnie to działa trochę inaczej niż w przypadku odwrotnego nadawania przeźroczystości. Czyli mając ten prostokąt czarny na górze, osiągniemy w tym momencie inny efekt niż właśnie w przypadku, gdy jest odwrotnie. Zróbmy w ogóle takie same ustawienia na jednym i na drugim. Zobaczmy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Dodajmy tutaj, ok, standardowe mnożenie 42, zróbmy 50. I tutaj mamy standardowe mnożenie, no i 50. To są te same ustawienia. Jak widać, jest kolosalna różnica w tym efekcie, który na różne sposoby możemy osiągnąć różne efekty. I podobnie jest właśnie z tym tekstem.
Dajmy tutaj na przykład biały kolor. Oczywiście jest mnożenie włączone, więc musimy je wyłączyć, żeby to było lepiej widoczne. Niech będzie 40%. Wyśrodkujmy napis. Przenieśmy go na wierzch strony. Wyśrodkujmy tutaj na tym prostokącie rozjaśnionym. OK. W tym momencie jest nałożony. Możemy go dać pod spód. Jak widać, jest pod tym prostokątem białym z nadaną przeźroczystością. Prawie jest niewidoczny, ale wróćmy go tutaj i jemu nadajemy też przeźroczystość. Zobaczmy, jak to się zachowa. Standardowa. Jak widać, ma przeźroczystość. No i widać tutaj też spod tego napisu komputer i tutaj jakieś liście. Dodajmy mu na przykład mnożenie, nic się nie dzieje. No to są opcje, którymi warto się pobawić, bo czasami można fajny efekt osiągnąć. Nasycenie może nie, dopełnienie. No ja generalnie zazwyczaj korzystam z tego mnożenia z normalnego trybu. I to są w sumie dwa, które ja najczęściej używam. OK. No podobna zasada panuje przy innych obiektach. No nie wiem, czy jest sens pokazywać dalej, bo tak naprawdę wszystko jest... wszystko działa tak samo. Dobra. Powiększmy może to. Najedźmy. Zmieńmy kolejność. Najedźmy na coś. No jak widać, jest tutaj ta przeźroczystość i tutaj ona zanika. No, ta sama zasada wszędzie. Spróbujmy jeszcze ewentualnie, jeżeli wymieszamy kolory. Dobra, może w ten sposób. Z jakiego koloru? Dobra, niech ten zielony będzie. I tu mamy 100% cyjanu i 100% yellow. Powielmy sobie ten kwadracik. Nałóżmy jeden na drugi w sumie. Albo temu zmieńmy kolor na 100% cyjanu, natomiast temu na 100% yellow. I nadajmy teraz przeźroczystość. Co się w ogóle wydarzy? 50% przeźroczystości. OK. Jak widać, osiągnęliśmy... Fajnie tutaj też to działa. Fajnie, nie fajnie. To zależy, do czego to chcemy użyć. Mieszanie kolorów, bo jak widać, wymieszaliśmy kolor żółty i niebieski i osiągnęliśmy kolor zielony. Pewnie jakbyśmy trochę jeszcze pokombinowali, no to można by uzyskać jeszcze lepszy efekt. A zobaczmy w drugą stronę, jakbyśmy wymieszali. Mianowicie kolor... Usuńmy tu przeźroczystość. Kolor żółty damy na spód. Natomiast niebieskiemu nadamy standardową przeźroczystość. No i efekt jest. Identyczny. Zatem możemy mieszać i w jedną, i w drugą stronę. I tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo efekt osiągniemy identyczny. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do obserwowania kanału, dawania kciuków i komentowania.